Aby zmienić swoje życie, musimy najpierw zmienić myśli i uczucia. Potem coś zrobić, czyli zmienić sposób działania lub zachowania, by przeżyć nowe doświadczenie, wywołujące nowe uczucia, które następnie musimy zapamiętywać, dopóki nie znajdziemy się w jakimś stanie bytu, wtedy gdy umysł i ciało staną się jednym. Znaczną część tego, czego się uczysz, zawdzięczasz sekwencji myśleć, robić, być. A ten tryb nauki umożliwiają Tobie trzy obszary mózgu. Pierwszy mózg to kora nowa, czyli mózg myślący. Drugi mózg to mózg limbiczny, czyli emocjonalny, odpowiedzialny za produkcję, utrzymywanie i zarządzanie substancjami chemicznymi w ciele. Trzeci mózg, czyli móżdżek, jest siedliskiem podświadomości. Nasz myślący mózg, czyli kora nowa, jest siedliskiem świadomości, tożsamości i innych wyższych funkcji mózgu. Umożliwia uczenie się, zapamiętywanie, rozumowanie, analizowanie, planowanie, tworzenie, spekulowanie na temat możliwości, wynajdywanie i komunikowanie się. Kora nowa jest odpowiedzialna za przetwarzanie idei, których jeszcze nie doświadczyłeś, ale istnieją jako potencjał do wykorzystania w przyszłości. Czyli pierwszy mózg, kora nowa, jest gromadzeniem wiedzy i doświadczenia. Gdy postanowisz wykorzystać zdobytą wiedzę do własnych potrzeb, zaprezentować, czego się nauczyłeś, stworzysz jakieś nowe doświadczenie. W ten sposób w korze nowej kształtują się układy neuronów zwane sieciami neuronowymi. Sieci te wzmacniają zespół obwodów złożonych z tego, czego nauczyłeś się przy pomocy intelektu. Zajmując się nowymi myślami, zaczynasz rozważać zmianę zachowania, żebyś mógł zrobić coś w inny sposób, kiedy nadarzy się stosowna okazja, a co za tym idzie, uzyskasz nowy wynik. Gdy następnie zmieniasz swe rutynowe działania i typowe zachowania, powinno wydarzyć się coś odbiegającego od normy, co stanie się źródłem nowego doświadczenia.